Uroczyście otańczony polonez rozpoczął studniówkę pierwszej grupy uczniów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich. W sobotę 25 stycznia, a więc dokładnie 100 dni przed pierwszym egzaminem maturalnym, w sali balowej elektrowni Kozienice bawiły się dwie klasy liceum ogólnokształcącego oraz technikum mechanicznego, ekonomicznego i gastronomicznego. Razem blisko 130 tegorocznych abiturientów. Kiedy wielobarwny korowód zatrzymał się, przyszedł czas na oficjalne przemówienia. Maturzystów, ich rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości powitali Aneta Wolszczak i Jacek Badewicz. Szampańskiej zabawy podczas balu i pomyślnie zdanej matury życzyli zaproszeni goście. Starosta Janusz Stąpur, poseł Czesław Czechyra, dyrektor liceum Ewa Malec. Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Kibil podziękowała gronu pedagogicznemu za trud włożony w edukację młodzieży. Kwiaty otrzymali wychowawcy klas maturalnych. Barbara Dyczyńska-Mazur, Monika Wach, Sylwia Śmietanka, Katarzyna Kobus-Gregorczyk oraz Grzegorz Wolski. Nie zabrakło życzeń od przedstawiciela samorządu szkolnego Grzegorza Tęczarskiego, ani podziękowań, które w imieniu maturzystów złożyli Daria Wójcik i Tomasz Kutyła. Głos zabrał również dyrektor placówki Ryszard Zając. Jest taka noc, gdy wśród znajomych, przyjaciół i bliskich opuszcza się szkolne i domowe przestrzenie, aby udać się do pięknej, odświętnie przystrojonej sali. Tych wyjątkowych nocy będzie jeszcze wiele, ale ta jest niepowtarzalna. Niewątpliwie najważniejszym momentem balu studniówkowego było zatańczenie poloneza. Do tych kilku wyjątkowych minut młodzież przygotowywała się od kilku miesięcy. W opinii większości wszystko poszło jak należy, a stres minął wraz z pierwszymi akordami poloneza. Na początku było ciężko, przed tym trochę była trema, nogi całe się trzęsły, ale już jak weszliśmy na parkiet, już wiedzieliśmy, co mieliśmy robić. No stresu sporo, ale było ogólnie bardzo fajnie. Myślę, że bardzo dobrze wypadł. Oczywiście nikt się nie stresował, żeby nie było. Na luzie! Spokojnie wszystko. Wszystko było... No, faceci spisali się na medal. Dokładnie. Próby, powiem szczerze, że na początku były ciężkie. Uczyliśmy się tańczyć, uczyła nas pani tańczyć. Mi się wydaje, że dzisiejszy polonez naprawdę wypadł wyśmienicie. Naprawdę. Nie byłem naprawdę tak... Jak to można powiedzieć, żeby nie skłamać, że może się udało, no tak, może tak, że może się udało ten polonez. Chłopaki, bardzo dobrze im poszło, jak dla mnie, i co najlepsze, nie stresowali się. Wszystko było na pełnym luzie, byliśmy dobrze przygotowani, trochę czasu na to poświęciliśmy i wyszło super. Dziewczyny muszą się tak przygotować, mają ciężką akcję w szpilkach zatańczyć poloneza, nie ukrywam, było ciężko. Wydaje mi się, że poszło nam bardzo dobrze, stresu nie było, przynajmniej z mojej strony. Na początku, jak już wyszliśmy, to nogi się ugięły, ale już w trakcie nie, ale parkiet jest śliski. Dla każdego maturzysty jego własna studniówka jest wyjątkowym i niepowtarzalnym przeżyciem. Stąd niemal wszyscy deklarowali zabawę do białego rana. To jest wyjątkowa, bo jest nasza. Bo jest nasza i tańczyłyśmy poloneza, a na dwóch wcześniejszych akurat nie tańczyłyśmy i jakoś tak inaczej przeżywałyśmy tą niż naszą studniówkę. No na pewno noc będzie niezapomniana, będzie wiele zabawy, no i po prostu damy z siebie wszystko. Na pewno niezapomniana, no tak mi się przynajmniej wydaje, że dla każdych. Taka, żeby matura była zdana na 100%. Impreza do całego rana, nie? O 6 to minimum czas zejść, albo o 7, nie? Jak nas będą wyganiać, to wyjdziemy. Na razie gwiazdy świecą jasno. Jasne jest. Zejść czy wyjść? Wyjść. W własnych siłach. Jak najwięcej tańczyć. To chyba się liczy w każdej imprezie najbardziej, żeby zapamiętać, że się ruszało. Bo jak się będzie cały czas siedzieć, to nic z tego. Większość maturzystów ma już plany na najbliższą przyszłość i wie, co chce studiować. Ale mało kto zdecydował się podzielić tą wiedzą przed kamerą. Oczywiście, żeby nie zapeszyć. Na pewno studia, na które planowaliśmy od małego, albo niektórzy dopiero zmienili zdanie na studia. Jakie? No może nie będę zdradzała jeszcze. Tajemnica, tak, tajemnica. No ja na razie zostawię to dla siebie i zobaczymy, czy się spełni. Ja też. No i chyba ja też nie będę zapeszał. No ja nie mam planów jeszcze, także... Kolega jest uzacznie. Wszystko przede mną. No na pewno daleko od Kozienic. Może Wrocław albo... No nie wiem, albo Kraków. Tak mi się wydaje. W kierunku? No ekonomia, tak jak jestem teraz. No ja bliżej Kozienic, myślę, że Warszawa, ale też ekonomia. W tym kierunku, w którym uczyłyśmy się, myślę, że dalej tak będzie. Po maturze mam nadzieję, że studia i to dzienne, chociaż zobaczymy, jak to będzie z pracą, bo trzeba pracować też na studiach. I pewnie jakie, tak? Cóż, myślałam o ścisłych i o inżynierii akustycznej, ale plany się trochę zmieniły i no, pójdziemy w stronę Uniwersytetu Warszawskiego, ale co dalej, to
może fiński. Ja się wybieram na politechnikę lub na uniwersytet jakiś. A nie wiem, to zależy wszystko od matury, jak pójdzie, ale coś ścisłego bardziej. Coś chodzi po głowie, ale to wszystko nie jest jeszcze wiadome w 100%, tak? Ja uderzam szaty, ja idę na transport, jeszcze nawet nie wiem gdzie, jeszcze nie zastanawiam się, ale na transport. Po prostu rodzice prowadzą Kolumbia, Polska. Transport i będę w to uderzał najbardziej. Wszystkim życzymy zdania egzaminów, jeśli nie na 100%, to przynajmniej na poziomie, który pozwoli im dostać się na planowane kierunki studiów.